kiedy budzicie się w nocy zlani zimnym potem, męczy was zapewne jedno z czterech fundamentalnych pytań. Dlaczego morze czarne jest czarne? Dlaczego morze czerwone jest czerwone? Dlaczego morze żółte jest żółte? I dlaczego morze białe jest białe? Skąd wzięły się te niezwykłe kolorowe nazwy? Co mają wspólnego z rzeczywistą barwą ich wody? I jakie kryją się za nimi historie? Były już filmy o Morzu Żółtym, Morzu Czerwonym i Morzu Białym, ale najciekawsze zostawiłem na koniec. Przejdźmy więc do ostatniego z kolorowych mórz, najbliższego Polsce, odległego od bieszczadzkiej granicy koło Przełęczy Użockiej, zaledwie o 640 km. Według moich pomiarów w Google Maps z tego miejsca nad Morze Czarne jest o 3,5 km bliżej niż do Krynicy Morskiej, najbliższego punktu nad Morzem Bałtyckim. Świat wciąga. Zaprasza Wojciech Piestrak. Morze Czarne jest bardzo specyficznym śródlądowym akwenem. Niby ewidentnie morze, a jednak dalekie od oceanów, wciśnięte głęboko w ląd Eurazji. Jest połączone z Morzem Śródziemnym i dalej z Atlantykiem jedynie dwoma wąskimi cieśninami, Bosforem i Dardanelami oraz wodą pomiędzy nimi, czyli Morzem Marmara. Morze Czarne oddziela od siebie Europę i Azję. Otacza je Azja Mniejsza na południu, Kaukaz na wschodzie, Nizina Wschodnioeuropejska na północy i Półwysep Bałkański na zachodzie. Na północy wcina się w nie głęboko Półwysep Krymski, który wraz z Półwyspem Kerczeńskim otacza jeszcze jeden, jeszcze bardziej zagnieżdżony akwen, to znaczy Morze Azowskie. Żeby z Morza Azowskiego dostać się na Atlantyk, którego w sumie jest częścią, trzeba się przedrzeć przez kilka mórz śródlądowych. Najpierw przez Cieślinę Kerczeńską na Morze Czarne, potem przez Bosfor na Morze Marmara, potem przez Dardanele na Morze Egejskie, a wreszcie przez kilka składowych mórz Morza Śródziemnego oraz Cieślinę Gibraltarską dopiero na Atlantyk. W każdym razie Morze Czarne jest otoczone przez sześć państw. Turcję, Bułgarię, Rumunię, Ukrainę, Rosję i Gruzję oraz jedno państwo nieuznawane – Republikę Abchazji. Rozciąga się na ponad 1100 km ze wschodu na zachód i na ponad 500 km z południa na północ. Jest też stosunkowo głębokie, z największą głębokością wynoszącą 2258 metrów, to znaczy 5 razy więcej niż największa głębokość w Bałtyku. Bardzo ciekawa jest też historia powstania Morza Czarnego, które prawdopodobnie w różnych okresach było zarówno ogromnym jeziorem, jak i częścią Wielkiego Morza Sarmackiego, wcinającego się w ląd aż za Jezioro Aralskie. Istnieją też hipotezy dotyczące nagłego zawalenia się naturalnej zapory w pobliżu Bosforu i gigantycznej powodzi spowodowanej zalaniem niżej położonych terenów przez wody z Morza Śródziemnego. A to łączyłoby się z opowieściami o Wielkim Potopie, Arką Noego i mitami powodziowymi obecnymi w wielu różnych kulturach. No dobrze, ale dlaczego Morze Czarne jest czarne? Tu znowu jest kilka hipotez. Zacznijmy od tych najprostszych, choć może też trochę naciąganych. Pierwsza wersja mówi o niebezpieczeństwach, które w dawnych czasach czyhały na statki. Zdradliwe wody i częste sztormy powodowały, że marynarze często ginęli w odmętach fal, a jako że w niektórych kulturach ze śmiercią kojarzona jest czerń, to stąd miała się wziąć nazwa morza. Druga hipoteza mówi o ciemnych piaskach, pokrywających plaże nad Morzem Czarnym. Ale choć takie plaże faktycznie istnieją, to raczej nie nad tym morzem, a przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Generalnie jest wręcz odwrotnie. Plaże mają piękny, jasny kolor, a najsłynniejszy bułgarski kurort nazywa się Złote Piaski. Ale jeśli znacie jakieś miejsce nad Morzem Czarnym z czarnym piaskiem, to dajcie znać w komentarzach. Hipoteza trzecia nawiązuje do czarnoziemów, czyli rodzaju bardzo żyznej gleby, które dominują na Ukrainie i ogólnie w regionach graniczących z tym morzem od północy. Tyle, że nazwa Morza Czarnego powstała raczej na południu, a nie wiem, czy Grecy, Persowie lub inne ludy starożytności znali się zbytnio na rodzajach ukraińskich gleb.
Trochę bardziej wiarygodna jest wersja czwarta, która znów mówi o sztormach, tyle że tym razem odwołuje się bezpośrednio do koloru wody. Według niej zimowe sztormy, gwałtowne burze i ciemne chmury powodowały, że kolor wody faktycznie stawał się ciemny. Tyle że podobną historię można by w sumie opowiedzieć o prawie każdym innym morzu na świecie. No, chyba że połączy się to z wersją numer 5. Piąta hipoteza dotyczy strefy beztlenowej w głębinach Morza Czarnego. Morze Czarne składa się z dwóch zasadniczych warstw wody. Ta przy powierzchni jest znacznie mniej słona, bo zasilają ją świeże wody z Dunaju, Dniestru i innych rzek. Z kolei w głębinach znajdują się wody o wiele bardziej słone, a na ten fakt wpływa m.in. niezwykłe zjawisko zachodzące w cieśninie Bosfor. Woda przepływa przez nią jednocześnie w obu kierunkach. Przez dolną, głęboką część cieśniny przepływa z Morza Marmara do Morza Czarnego wybitnie słona woda. Natomiast przez górną jej część, w odwrotnym kierunku do Morza Marmara, zmierza mniej słona woda z przypowierzchniowej warstwy Morza Czarnego. To wszystko sprawia, że te dwie warstwy wody o różnej gęstości prawie się nie mieszają. I o ile warstwa górna jest obfita w tlen z atmosfery, to warstwa dolna jest go w dużej mierze pozbawiona. Morze Czarne jest więc jednym z największych na świecie beztlenowych zbiorników wodnych. A skoro nie ma tlenu, to prawie nie ma też życia. Wytwarza się za to siarkowodór o charakterystycznym zapachu zgniłych jaj. To on nadaje tej wodzie bardzo ciemny kolor i powoduje nagromadzenie czarnego szlamu na dnie. Bardzo możliwe, że w dawnych czasach ludzie napotykali ten szlam w różnych miejscach, bo choć generalnie zalega na dnie, to czasami może wydostać się na wybrzeże. Poza tym stężenie siarczków w tym morzu jest bardzo wysokie, co prowadzi do ciemniejszego zabarwienia wody oraz na przykład do barwienia metalowych przedmiotów na czarno. To wszystko stanowi całkiem niezłą chemiczną poszlakę, sugerującą, że Morze Czarne może faktycznie wydawać się bardziej czarne niż pozostałe morza. Co ciekawe, na pozbawionym tlenu dnie Morza Czarnego gromadzą się stale bogate, obumarłe osady organiczne. Rozkładają się bardzo wolno, bo do rozkładu generalnie potrzebny jest tlen. Z tego samego powodu różne przedmioty związane z działalnością człowieka, które wpadły do wody, również są dobrze zachowane na dnie, wliczając w to rozmaite starożytne czy średniowieczne statki. Dlatego Morze Czarne jest prawdziwym skarbcem dla archeologów. Jest jeszcze jedna hipoteza, która dotyczy kilku kolorowych mórz jednocześnie. Zacznijmy opowieść od starożytnych Greków, którzy nazywali pierwotnie współczesne Morze Czarne morzem niegościnnym. Dlaczego nadali mu taką nazwę? Popularne wytłumaczenie wskazuje na burzliwe wody, trudną nawigację lub dzikie, barbarzyńskie plemiona zamieszkujące jego brzegi. Co ciekawe, w późniejszych wiekach, gdy Grecy zaczęli kolonizować wybrzeża tego morza, zmienili też jego nazwę i to na dokładnie odwrotną, to znaczy Morze Gościnne. Taki starożytny PR, pomagający ściągnąć nowych osadników. W końcu powstała tam cała sieć greckich kolonii i szlaków handlowych. Ale jest też inne wytłumaczenie. Bardzo prawdopodobne, że pierwotna nazwa Morza Niegościnnego nawiązywała nie tyle do sztormów i plemion, co raczej była zapożyczeniem z języka perskiego. A w tym języku oznaczała nie tyle Morze Niegościnne, co Morze Ciemne albo Czarne. Czyli już dla Persów w połowie pierwszego tysiąclecia przed naszą erą, w okresie rozkwitu Imperium Achemenidów, morze nosiło swą kolorową nazwę. Ale dlaczego? Czy chodziło o siarkowodór albo ukraińskie czarnoziemy? To bardzo mało prawdopodobne. Jest za to inny, bardzo ciekawy trop. Nie jestem w stanie tego dokładnie zweryfikować, ale podobno niektóre azjatyckie języki utożsamiają strony świata właśnie z kolorami. Chodzi przede wszystkim o języki irańskie oraz języki tureckie. I tak północ jest utożsamiana z kolorem czarnym, południe z czerwonym, zachód z białym, a wschód z zielonym lub jasno-niebieskim.
A zatem według tej hipotezy Morze Czarne było po prostu Morzem Północnym, co doskonale zgadza się z geografią, bowiem dla ludów zamieszkujących Azję Mniejszą albo Wyżynę Irańską, czy szerzej dawne perskie Imperium Achemenidów, Morze Czarne faktycznie leży na północy. Co więcej, Morze Czerwone również mogło być nazwane w tym kluczu. I to również pasuje do geografii. W końcu w tych czasach Morzem Czerwonym nazywano wszystkie akweny od Zatoki Sueskiej przez Zatokę Adeńską aż do północno-zachodniej części Oceanu Indyjskiego. A to wszystko razem jest idealnym Morzem Południowym z perspektywy Imperium Achemenidów. Według tej hipotezy to właśnie od Persów swoje nazwy tych dwóch kolorowych mórz zapożyczyli Grecy, w tym słynny historyk Herodot. Z kolei Morze Marmara i Morze Egejskie, czy szerzej Morze Śródziemne, jako leżące na zachodzie, było dawniej nazywane Morzem Białym, choć akurat ta nazwa nie przeszła do greki, a potem do innych języków europejskich. Pewnie dlatego, że Grecy mieli już własne, dobrze zakorzenione nazwy dla Morza Egejskiego i innych pobliskich mórz. Chociaż podobno Morze Białe w kontekście Morza Marmara lub Morza Egejskiego pojawia się nawet na starych osmańskich mapach. Mamy więc całkiem sporo hipotez dotyczących pochodzenia nazw czterech kolorowych mórz: czarnego, czerwonego, żółtego i białego. Żadna nie została ostatecznie udowodniona w 100%, ale właśnie dlatego mamy tu pole do wyobraźni. A które hipotezy najbardziej Was przekonują? Napiszcie o tym koniecznie w komentarzach. Na ekranie pojawią się teraz miniatury innych filmów z tej serii. Jeśli masz ochotę, kliknij na jedną z nich i widzimy się za chwilę w kolejnym odcinku. Zachęcam do subskrypcji kanału, zostawienia lajka i komentarza oraz proponowania kolejnych tematów, które chcielibyście zobaczyć. Do zobaczenia!